Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnio dostaję od Was sporo pytań dotyczących tego, czy warto jest teraz wyjeżdżać do Irlandii, czy w ogóle warto w czasie tej pandemii, co takiego się dzieje, czy jest praca, jak to po prostu wygląda. Dlatego postanowiłam zebrać wszystkie informacje, które udało mi się zdobyć na ten moment i zrobić dla Was taki film właśnie dotyczący tego, jak to teraz wygląda, czy warto wyjeżdżać do Irlandii w tym czasie, czy nie warto, czy może lepiej poczekać. Jeżeli będą się pojawiały jakieś nowe informacje, to postaram się znów je zebrać w taki jeden film i znowu to wszystko tutaj opublikować. Więc jeżeli temat w ogóle Was interesuje, to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Może od tego, jak w Irlandii wygląda kwestia pracy, bo najwięcej pytań właśnie było o to, czy w tej chwili jest jakaś praca, czy można tą pracę dostać. Jeśli chodzi o pracę, to tak. Pracę można dostać, ale jest to bardzo ciężkie. Wiele osób, nawet moich znajomych, ma problem ze znalezieniem pracy bądź z przeniesieniem się. Ze względu między innymi na to, że w tym momencie każda umowa, którą chcecie podpisać z pracodawcą, to nie jest umowa o pracę na stałe. Te umowy, które pojawiają się w tej chwili, to są umowy takie trochę śmieciowe. Są to umowy na przykład krótkotrwałe, na powiedzmy 3 miesiące i tak naprawdę nie macie pewności, że za 3 miesiące przedłużą Wam umowę. Już też spotkałam się z tym, że moi znajomi mieli problem, że byli pewni, bo zwykle oczywiście się te umowy jednak przedłuża po okresie próbnym, ale ze względu na to, że wybuchła powiedzmy kolejna fala pandemii, to mieli problem z przedłużeniem pracy, zostali bez pracy. Więc tutaj jest naprawdę problem, jeżeli chodzi o tę umowę. Drugim problemem, który jest w tym momencie związany z pracą, jest to, że tych ofert pracy jest naprawdę niewiele. Jeżeli naprawdę coś sensownego się pojawia, to znika to po prostu natychmiastowo. A czasem powiem Wam, ponieważ ja też jestem poszukująca, więc bardzo często dostaję różnego rodzaju maile z różnych stron, na które jestem zapisana, żeby ewentualnie dostać jakieś oferty pracy w pobliżu. I wyobraźcie sobie, że co jakiś czas ostatnio dostaję maile, w których jest napisane: bardzo nam przykro, ale nie mamy żadnych ofert pracy dla Ciebie, mimo tego, że mam zaznaczony bardzo duży obszar poszukiwań. Jeśli chodzi o oferty pracy, jakie się pojawiają, jeżeli chodzi o oferty pracy takie na przykład w sklepie, to zdarza się, że takie oferty się pojawiają, bo akurat, nie wiem, ktoś się gdzieś przeniósł, czy aktualnie potrzebują kogoś do pracy na szybko, więc wtedy takie oferty się pojawiają na przykład do Lidla, czy do jakiegoś innego większego sklepu, do jakiegoś marketu, głównie dlatego, że mniejsze sklepy są raczej całkowicie pozamykane w tym momencie. Tak więc zdarzają się takie oferty pracy, natomiast po pierwsze, bardzo ciężko jest się tam dostać, po drugie, jest bardzo, bardzo dużo chętnych na to miejsce, więc taka oferta praktycznie od razu znika. Jeśli chodzi o inne oferty pracy, to zwykle pojawiają się dla opiekunek osób starszych. Konieczne jest tutaj specjalne wykwalifikowanie, specjalne kursy i tym podobne rzeczy. Kolejną sprawą są oczywiście miejsca pracy dla pielęgniarek, dla lekarzy, którzy mają bardzo wysokie kwalifikacje. I tak naprawdę tylko takie oferty w tym momencie się pojawiają. Jeśli chodzi o oferty pracy na przykład dla osób, które chcą pracować na magazynie, pewnie coś się znajdzie, z tym, że po pierwsze musicie uważać na to, że jednak te oferty będą po prostu śmieciowymi ofertami, więc nie macie gwarancji, że jeżeli nagle rząd nie odgłosi sobie kolejnej fali pandemii, to że Wy zachowacie swoją pracę, więc musicie się liczyć z tym, że tą pracę po prostu możecie stracić. I teraz weszły też nowe przepisy, z tego co wiem, że osoby, które nagle tą pracę też straciły ze względu na pandemię, też nie mogą dostawać dodatków, zasiłków, więc zostajecie tak naprawdę z niczym. Tylko osoby, które przepracowały tutaj powiedzmy 2 lata, mają szansę dostać dodatki, ewentualnie jakieś zasiłki i to też nie wszyscy, więc tutaj też trzeba spełnić odpowiednie warunki, żeby taką możliwość w ogóle mieć. Zostając jeszcze w temacie pracy, można tutaj skorzystać z usług na przykład agencji pracy, które pomogą Wam znaleźć pracę, ale po pierwsze, dość dużo tracicie pracując w tych agencjach. Niby z jednej strony jesteście chronieni, dlatego że zatrudnia Was tak jakby agencja, czyli Wasz pośrednik, ale jednocześnie tracicie prowizję, którą moglibyście zarabiać, pieniądze, które moglibyście sobie odkładać. Więc to jest kolejny minus takiej agencji, ale można z czegoś takiego skorzystać. Czasami wiem, że agencje znajdują ludziom również pracę od razu z zakwaterowaniem, dlatego że z zakwaterowaniem też jest problem. Ponieważ mimo tego, że w tym momencie w Irlandii
co w sumie jest dla mnie trochę dziwne, jest masę pustych domów, masę pustych mieszkań, nowych osiedli, których nikt nie zamieszkuje i nikt nic z tym nie robi. Tak naprawdę te domy po prostu są, stoją i ludzie się trochę denerwują, że dlaczego to wszystko stoi, skoro jest tyle ludzi, którzy potrzebują mieszkania. Do niedawna też był w Irlandii bardzo duży kryzys mieszkaniowy, więc po prostu było w ogóle ciężko znaleźć jakiekolwiek puste mieszkanie, a w tej chwili mieszkań pustych jest masa, ale nikt nie chce ich wynająć, a jeśli ktoś chce je wynająć, to ceny mieszkań są bardzo wysokie. Jeżeli poszukujecie jakiegoś lokum poza miastem, to możecie znaleźć powiedzmy taki domek za około 1000 euro, 900-1000 euro. Nie jest to wcale mało, zważając na to, że minimalna krajowa miesięczna to jest jakieś 1650 euro, więc 1000 od razu musicie wydać na sam wynajem plus dodatkowo musicie opłacić oczywiście prąd, śmieci, ewentualnie jakieś tam inne media, telewizję czy co tam sobie zechcecie, więc to są kolejne koszta. Oprócz tego musicie sobie opłacić ubezpieczenie do auta, dlatego że w większości przypadków jest problem z komunikacją i po prostu to auto musicie mieć, bo inaczej nie dojedziecie do pracy. Więc musielibyście jeszcze opłacić dodatkowo ubezpieczenie za auto i tax, gdzie ubezpieczenia naprawdę w Irlandii nie są tanie, chyba że kupicie sobie na przykład jakieś dużo nowsze auto lub całkiem nowiutkie, to wtedy rzeczywiście zapłacicie więcej za auto, ale płacicie dużo mniej za ubezpieczenie i tax, tylko po prostu musicie zapłacić dużo na dzień dobry za auto. Jeżeli jednak kupicie bardzo tanie auto, albo możecie kupić na przykład za około 100 euro, możecie sobie nawet kupić auto, ale ubezpieczenie i tax będą bardzo, bardzo, bardzo wysokie i mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro rocznie, więc to są bardzo duże kwoty. Jeżeli szukacie natomiast mieszkania jakiegoś w mieście, to może być z tym ogromny problem. Po pierwsze, tych mieszkań w miastach nie ma zbyt dużo, a jeżeli już są, to są bardzo drogie. Jeżeli udałoby Wam się znaleźć jakieś mieszkanie za 2000 euro miesięcznie, to myślę, że naprawdę by to była bardzo dobra okazja, żeby takie mieszkanie wynająć. Mieszkania są bardzo drogie, sięgają nawet 4000 euro miesięcznie za mieszkanie, za dom. No już mówmy, że to jest dom. Macie tam przynajmniej kilka pokoi i możecie mieszkać sami, jeżeli Was na to stać. Więc jak widzicie, jeżeli ktoś chciałby pojechać do Irlandii sam pracować, sam zarabiać, no to na dom w mieście raczej by go stać nie było, niestety. Jeżeli ktoś chce jechać do Irlandii całkowicie sam, to najlepiej jest, jeżeli już rzeczywiście się na to zdecyduje, spróbować poszukać jakiegoś pokoju do wynajęcia u kogoś. Czasami ci landlordzi są naprawdę bardzo sympatyczni i naprawdę można znaleźć fajne lokum w fajnym miejscu, z tym, że trzeba się liczyć z tym, że taki pokój, sam jeden pokój, będzie kosztował około 500 euro. To jest chyba najtaniej, gdzie znalazłam. To właśnie jest jakieś 500 euro miesięcznie. Wiem, że są też w miastach takie za 800 i trochę więcej i to są też tylko pokoje, ewentualnie macie tam powiedzmy dostęp do łazienki, która jest w tym pokoju, więc jakby macie pokój z łazienką i łączoną kuchnię ze wszystkimi, a w tych tańszych pokojach zwykle jest po prostu pokój i łazienka czy kuchnia, wszystko inne jest łączone oczywiście z pozostałymi lokatorami. Tak więc jeżeli ktoś chce jechać sam, to myślę, że to jest jedyna taka rozsądna opcja, żeby znaleźć coś dla siebie, więc jeżeli ktoś bardzo chce przyjechać do Irlandii, to myślę, że to jest taka jedyna rozsądna opcja, właśnie pokój u kogoś w mieście, wtedy odpowiadają Wam też oczywiście koszta transportu i tak naprawdę płacicie tylko i wyłącznie za ten pokój, więc dużo więcej zostaje w Waszej kieszeni. Kolejna sprawa jest taka, że żeby pracować w ogóle w Irlandii, to musicie mieć numer PPS. Numer PPS, nie będę Wam może mówić dokładnie tutaj, jak cały ten numer załatwić. Myślę, że jeżeli Was to interesuje rzeczywiście, jeżeli taki temat by Was zainteresował, jak taki numer wyrobić, po co ten numer jest i gdzie się z tego numeru korzysta, to możecie mi dać znać oczywiście w komentarzach i spróbuję taki filmik dla Was nagrać i opowiedzieć Wam dużo więcej na temat PPS-u, jak to załatwić, wszystko po kolei. Ale ogólnie, jeżeli chcecie dostać tutaj pracę, to musicie mieć taki numer PPS. Żeby dostać taki numer PPS, no to musicie iść do urzędu, tam w urzędzie musicie przedstawić dokumenty, że tutaj jesteście, że tutaj mieszkacie, więc musicie mieć adres i musicie mieć rachunek. Tak więc przyjeżdżając do Irlandii, musicie już mieć jakby zakwaterowanie, jeżeli idziecie do pracy, ale musicie też mieć
pracę, żeby dostać ten numer PPS. No to jest trochę skomplikowane, wiem, tak brzmi bardzo skomplikowanie, ale da się to dość łatwo załatwić, więc czasami pracodawcy nie do końca sami wiedzą, jak taki numer PPS, jak przekazać pracownikowi, że potrzebuje taki numer PPS i co musi zrobić, żeby to dostać, bo możecie dostać pracę nie mając PPS-u, ale od razu musicie złożyć na niego dokumenty, żeby taki PPS dostać, ponieważ taki PPS to jest taki nasz NIP i PESEL w jednym. To jest coś takiego i dzięki temu możecie pracować. Więc jeżeli ten temat tego PPS-u Was interesuje, to nagram dla Was osobny filmik, w którym wytłumaczę konkretnie co i jak, żeby nie brzmiało to tak zagmatwanie. Wrócimy jeszcze na chwilę do kwestii finansowej. Co chciałam Wam powiedzieć, to to, że tak jak wszędzie, ze względu na cały kryzys, który tutaj jest i w całej Europie, niestety wszystko idzie w górę. Ja wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą mi, że nie, wcale nie, przecież nic się takiego nie zmienia, ale uwierzcie mi, to naprawdę widać, że się zmienia. Trzeba naprawdę nie zwracać uwagi na to, co się kupuje i ile się wydaje, żeby nie wiedzieć, że te ceny idą w górę. I tak jak wszędzie one idą w górę, a pensje stoją w miejscu, więc życie, koszty życia rosną, ale niestety pieniędzy do kieszeni nie przybywa. Więc to jest kolejny moim zdaniem minus właśnie w tym momencie. Odnośnie tego też planuję zrobić taki osobny filmik i porównać koszty życia tutaj w Irlandii i koszty życia właśnie w Polsce. Być może jeszcze mi się uda zrobić takie porównanie do Holandii, ale nie mówię Wam konkretnie, bo jeszcze nie wiem, możliwe, że mi się to uda. Mam nadzieję, że mi się to uda i że będę mogła takie porównanie dla Was tutaj też zrobić i oczywiście nagram też osobny film. I jeszcze jedna taka rzecz, zanim wydam mój werdykt odnośnie tego, czy warto przyjechać do Irlandii, czy nie. Mieszkając w Irlandii, mieszkacie na wyspie. Trzeba o tym pamiętać, że mieszkacie na wyspie. Oczywiście do Irlandii można się dostać samolotem, można się dostać autem, jeżeli ktoś jedzie, można to zrobić, można przyjechać autem, można polecieć samolotem, ale i tutaj jest mały haczyk, ponieważ w tym momencie w Irlandii jest taki przepis, on jest od przynajmniej kilku tygodni, jak nie dłużej, że podróżując z krajów tak zwanej drugiej kategorii, trzeciej i tak dalej, musicie odbyć kwarantannę. I tutaj jest problem z tą kwarantanną, ponieważ tą kwarantannę trzeba odbyć w hotelu. I słuchajcie, są do tego specjalnie przystosowane hotele, które musicie sobie zarezerwować, zanim przylecicie do Irlandii. Więc jeżeli nie zarezerwujecie sobie takiego hotelu, to oczywiście nie zostaniecie w ogóle wpuszczeni na pokład samolotu. Po pierwsze, po drugie, musicie mieć oczywiście test negatywny i mimo tego, że będziecie mieć test negatywny wykonany w Polsce, to i tak tą kwarantannę musicie tutaj w Irlandii odbyć. Taka kwarantanna w hotelu trwa 14 dni, można zrobić test tutaj też po przylocie. Jest możliwość skrócenia tej kwarantanny na krótszą, jeżeli macie test negatywny wykonany również tutaj, natomiast w większości przypadków jednak trzeba się liczyć z tym, że to jest 14-dniowa kwarantanna, za którą trzeba sobie zapłacić za osobę, słuchajcie, za którą musicie zapłacić sobie około 1700 czy 1800 euro, więc to są spore koszta. Tak samo wylatując z Irlandii, oczywiście musicie mieć ten test tutaj zrobiony negatywny, później musicie mieć w Polsce zrobiony test. Tylko osoby, które ewentualnie mają szczepienia, chyba są z tej kwarantanny zwolnione, bo miały być dziwne przywileje dla osób, które są zaszczepione, tak więc podejrzewam, że osoby zaszczepione chyba tej kwarantanny nie mają. Nie jestem w stanie Wam podać krajów, z których przylatując do Irlandii obowiązuje Was ta kwarantanna w hotelach, ponieważ to zmienia się ciągle i ciągle i ciągle i tak naprawdę my sami już nie wiemy, jak to rzeczywiście wygląda. Raz Polska jest wpisywana na tą listę, zaraz potem jest z niej ściągana, więc w zasadzie nie wiadomo, czy ta Polska jest na tej liście, czy nie. Podejrzewam, że w tym momencie tej Polski na liście nie ma i jest możliwość polecania do Polski i powrotu z Polski bez kwarantanny 14-dniowej, przynajmniej w hotelu. Na pewno ją trzeba będzie odbyć w domu, dlatego że w tym momencie kwarantanna jest obowiązkowa. Do tej pory kwarantanna była tylko zalecana. Teraz jest obowiązkowa i trzeba ją tam spędzić te 14 dni w domu. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle sprawdza, bo nie miałam kontaktu z nikim, kto taką kwarantannę musiał w domu odbyć.
Tak więc nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak to wygląda z kontrolami. Informacje dotyczące tych wszystkich krajów i kwarantanny możecie szukać na bieżąco i możecie sobie sprawdzać na bieżąco na stronie gov.pl, z tym, że musicie liczyć się z tym, że może się zdarzyć tak, że na stronie gov.pl są trochę inne informacje niż na stronie gov.ie. Więc jeżeli będziecie takie informacje chcieli sprawdzić, to polecam sprawdzić na obu stronach i sobie to porównać. Mnie zdarzyło się, że na stronie gov.ie pisało co innego, na stronie gov.pl pisało co innego, w ambasadzie powiedziano mi co innego, więc no, te informacje po prostu trzeba na bieżąco sprawdzać, szukać informacji, pytać się po forach, jak to rzeczywiście wygląda. Jeszcze jedna moim zdaniem ważna sprawa, o której warto powiedzieć, jest to, że trzeba pamiętać właśnie, o tym już wspomniałam wcześniej, że Irlandia jest wyspą. Co wiąże się z tym, że główny transport, który tutaj jest, to jest transport powietrzny. Oczywiście jest też transport lądowy i morski, jest, bo jest możliwość dostać się tutaj w różny sposób. Wiem, że niektórzy ludzie zdarzało się, że na przykład podróżowali z kurierem, więc wiem, że taka możliwość, żeby dostać się bądź wydostać się z wyspy, na pewno jest, zawsze się jakieś wyjście znajdzie. Ale słuchajcie, gdyby teraz nagle z racji tego całego kryzysu i tego wszystkiego, co się dzieje, wybuchł na przykład jakiś konflikt i granice zostały bardziej zamknięte lub całkowicie zamknięte, to byłby straszny problem z przedostaniem się do własnego kraju. Dlatego, że jeżeli granice zostałyby zamknięte, to zarówno droga powietrzna, jak i lądowa czy morska są oczywiście wtedy zamknięte i byłby naprawdę spory problem z tym, żeby się przedostać do Polski. Dlatego na przykład myślę, że osoby, które chcą wyjechać teraz za granicę gdzieś do pracy, moim zdaniem, nie wiem też do końca jaka tam jest sytuacja, ale moim zdaniem na ten moment na przykład lepiej jest się wybrać do Holandii czy do Niemiec, ze względu na to, że tam macie tylko, to znaczy nie tylko, bo możecie się też dostać drogą powietrzną, ale tam macie głównie drogę lądową, więc możecie przejechać autem. Więc gdyby nagle coś zaczęło się dziać w krajach, a tak naprawdę żyjemy w czasach, kiedy nie wiemy, co czeka nas jutro, więc nie mamy pewności, że nie wybuchnie za chwilę jakiś konflikt. Zresztą też na pewno obserwujecie, co się dzieje w świecie i wiecie, że pojawiają się wojska różnego rodzaju i tak dalej, więc wiecie, może być różnie, więc zakładając nawet najczarniejsze opcje, to mieszkając na wyspie byłoby się z niej ciężko wydostać, natomiast mieszkając chociażby w Holandii czy w Niemczech, zanim zamkną granice, jesteście w stanie szybko wrócić po prostu do kraju, jeżeli tak będziecie się czuli bezpiecznie, jeżeli taką decyzję podejmiecie. No, to taki najczarniejszy scenariusz zostawiłam trochę na koniec i już takich czarniejszych scenariuszy nie mam. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie w ogóle takiej potrzeby, żeby gdziekolwiek uciekać i że nic już takiego się nie będzie działo. Chociaż wiadomo, nikt nie spodziewał się i nikt nie liczył na to, że będzie wszystko pozamykane, że będą lockdowny i tak dalej, ale jak widzicie są, będą prawdopodobnie, będą się też pewnie przedłużały, bo tak to wygląda, będą też coraz dłuższe te lockdowny, także nie wiadomo, co tak naprawdę nas niedługo czeka. Ale nie będę złym prorokiem i nie będę tutaj się źle nastawiać, bo może akurat będzie super dobrze i wszystko się zakończy w końcu i będziemy mogli spokojnie podróżować, będziemy mogli spotykać się ze wszystkimi i po prostu będzie normalnie. Więc tego się trzymajmy i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Koniec, co ja myślę o tym, żeby przyjechać tutaj do Irlandii. Irlandia jest pięknym krajem, naprawdę, tylko trzeba się, jeżeli ktoś rzeczywiście chce tutaj przyjechać, musi uzbroić się w dużo energii, dlatego że pogoda w Irlandii jest bardzo kapryśna, zwykle tutaj, może nie zwykle pada, ale pada tutaj bardzo dużo i bardzo często, więc kiedy wychodzi naprawdę słońce, kiedy jest ten dzień słoneczny, to trzeba się cieszyć tym dniem słonecznym i trzeba z niego zawsze korzystać i nigdy go nie marnować, dlatego że tych dni słonecznych jest o wiele mniej niż w Polsce. No i oczywiście, jak są te dni deszczowe, no to pamiętać, że kiedyś to słońce wyjdzie i nie wpadać w depresję, bo niestety ludzie tutaj mają ten problem i wpadają bardzo często w depresję. A kończąc już cały ten filmik, uważam, że w tym momencie do Irlandii moim zdaniem nie ma sensu jechać i ja osobiście, gdybym chciała wyjechać, gdybym teraz mieszkała w Polsce i chciałabym gdzieś koniecznie wyjechać za pracą, to myślę, że po pierwsze poszukałabym pracy przez jakąś agencję, która mogłaby mi na przykład załatwić zarówno jakąś lokację, jak i pracę. Dzięki temu też można zaoszczędzić właśnie na tym wynajmie, na tym wszystkim. Tylko oczywiście trzeba dzielić dom, czy mieszkanie, czy pokój z innymi współlokatorami, ale jeżeli jedziecie tylko w celach zarobkowych, no to ten czas, kiedy dzielicie to mieszkanie, ten dom z kimś innym, też się kiedyś skończy i
wyprowadzicie się, będziecie mogli robić co chcecie, więc nie będziecie tam mieszkać na stałe. Więc mi się wydaje, że taka opcja byłaby lepsza. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na przynajmniej większość pytań, które mi zadawaliście. Jeżeli nie, jeżeli macie dalej pytania, to piszcie. Będę sprawdzać wszystko, będę zbierać informacje i zrobię kolejny filmik, kolejne filmiki dotyczące właśnie tych wszystkich szczegółów, czyli na przykład tego PPS-u, czy tam czegokolwiek innego, co sobie w temacie Irlandii zażyczycie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że nie wprowadziłam tutaj za dużo złej energii, bo w ogóle nie o to mi chodziło, to były tylko takie, wiecie, luźne przemyślenia, co może być i w tym momencie, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje na świecie, więc mam nadzieję, że tej negatywnej energii tutaj nie było zbyt dużo, mam taką nadzieję, jeśli było, to postaram się, żeby jej więcej nie było. I oczywiście mam nadzieję, że filmik się podobał, że z filmu skorzystacie, że wszelkie Wasze wątpliwości zostały rozwiane, że odpowiedzi uzyskaliście. Jeśli nie, to koniecznie mi o tym piszcie, poprawię się i zrobię kolejny film, gdzie odpowiem na Wasze pytania. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć, co Was interesuje, a ja będę szukać informacji i oczywiście robić filmiki. Do zobaczenia!